Rozmowa dnia. A nasz kolejny gość dziś łączy się z nami zdalnie. Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość, były minister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale też jedyny polityk Prawa i Sprawiedliwości, który przyjmuje nasze zaproszenie do Sygnałów Dnia. Czy pan minister rozumie te decyzje swoich kolegów, żeby bojkotować media publiczne, Polskie Radio, Telewizję Polską? Panie dyrektorze, uważam, że to jest błąd, ponieważ jeżeli nie jesteśmy w stanie w dużych mediach przedstawiać swoich poglądów, to zostawiamy pole naszym przeciwnikom albo zostawiamy pole do domysłów. Ja zdaję sobie sprawę również, w jaki sposób nastąpiło przejęcie radia i telewizji. To było skandaliczne, ale trudno. Jeżeli chcemy docierać do społeczeństwa, to trzeba to czynić w tych mediach, których ludzie słuchają. Niewątpliwie Jedynki, Sygnałów Dnia, z którymi przecież od wielu lat miałem okazję współpracować, słuchają i uważam, że bojkot mediów jest czymś absolutnie nielogicznym, zmniejszającym szanse dotarcia do społeczeństwa, pozostawiającym naszym przeciwnikom duże pole do krytykowania i brak możliwości wyjaśnienia czy udzielenia odpowiedzi na szereg zarzutów, które są stawiane. A to jest jakaś odgórna decyzja w sprawie tego bojkotu? Jeszcze raz. Czy to jest jakaś odgórna decyzja w sprawie tego bojkotu? Tak, bo było stanowisko, że dopóki te media dotyczy telewizji i radia, wszystkich kanałów w sposób wadliwy zostały przejęte przez obecną władzę, przecież to, co się działo, to jest skandal. Do tego czasu Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza brać udziału. Zrobiono pewien wyjątek, wydaje się dość logiczny, że w mediach regionalnych, to jest związane zresztą również z wyborami samorządowymi, które są lokalne i regionalne. Tam posłowie PiS-u chodzą. Uważam, że powinni chodzić również do mediów centralnych. A pan minister do tej decyzji się nie stosuje, bo ma tak silną pozycję, czy po prostu bo nie? Wie pan, ja uważam, że poseł w dużej mierze sam decyduje o tym, w jaki sposób jego przekaz, jego informacje docierają do społeczeństwa. Ja z mediami współpracowałem od dawna. Są takie, z którymi nie zamierzam współpracować, przede wszystkim TVN i Gazeta Wyborcza. Uważam, że manipulują i przekręcają informacjami. Natomiast nie uważam, żeby tu jakieś dyscypliny partyjne mnie do czegokolwiek zobowiązywały. Myślę, że informując między innymi o sprawach rolnictwa, bo głównie tym się zajmuję, czynię więcej dla PiS-u niż branie udziału w jakimś bojkocie, który odcina nas od możliwości komunikowania się ze społeczeństwem. Panie ministrze, do kwestii związanych z rolnictwem, do protestów rolników zaraz przejdziemy. Chciałem tylko jeszcze zapytać, podczas ostatniej naszej rozmowy powiedział pan minister, że nie może być takiej sytuacji, że formacja, która zasady musi planować również daleką przyszłość, nie tylko to, co będzie działo się w kolejnych miesiącach, jest oparta wyłącznie na jednym człowieku. Czy ma pan wrażenie, że tego apelu w Prawie i Sprawiedliwości ktoś posłuchał, że jest jakaś refleksja w sprawie tego, jak ta partia będzie wyglądała? Na razie tej refleksji nie ma i wie pan, to, że mówię ja, tam jeden z wielu posłów, można go lekceważyć z terenu, chłop ze wsi, jak to kiedyś określiłem. Natomiast jeżeli mówią o sytuacji w PiS-ie, również o osobistej odpowiedzialności Kaczyńskiego, ludzie wybitni, a do takich na przykład zaliczam pana profesora Andrzeja Nowaka, jednego z najbardziej wybitnych polskich intelektualistów, notabene człowieka życzliwego prawicy i prawie Prawu i Sprawiedliwości, to jego uwagi, jego również wskazane błędy popełnione przez PiS powinny być poważnie potraktowane, powinny być wzięte pod uwagę jako zadanie do pewnej wewnętrznej dyskusji. Zresztą nie tylko on, wiele osób również mówi o błędach w Prawie i Sprawiedliwości. To musi, jestem o tym przekonany, musi doprowadzić do jakiejś głębszej refleksji. Może pierwsze tygodnie po wyborach, co prawda czas już jest dość odległy, są złym czasem na rozliczenia, na refleksje, szczególnie przed kolejnymi wyborami, ale
ta szczera rozmowa w PiS-ie o tym, jaki powinien być nowy program dla społeczeństwa, czy jakich błędów nie uniknęliśmy, musi się odbyć. Również i osoba Jarosława Kaczyńskiego, człowieka, którego wszyscy darzymy szacunkiem, nie może jednak szacunek do Kaczyńskiego blokować czy uniemożliwiać rozmowy o tym, czym PiS powinien się zająć i jakie nowe oferty dla społeczeństwa prezentować, w jaki sposób również odzyskać utracone czy nadszarpnięte zaufanie. Padł pewien również mit, pewne tabu o tym, że pana prezesa nie wolno krytykować, bo jest człowiekiem no, takim, o którym tylko dobrze albo wcale. Myślę, że PiS dojrzewa powoli, może zbyt wolno, ale dojrzewa również do wewnętrznej debaty, wewnętrznej analizy popełnionych błędów. A dojrzewa do zmiany na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości? Ta zmiana i tak wcześniej czy później nastąpi. Przecież Kaczyński jest przez nas szanowany i dopóki będzie chciał wpływać na tę formację, którą z bratem stworzyli, to będzie miał możliwość, ale również jest kwestia pewnej odpowiedzialności za bieżące funkcjonowanie partii, za program, odpowiedzialność za również kontakt ze społeczeństwem. Padło, przepraszam, ze strony Mateusza Morawieckiego. Natomiast za wiele błędów w PiS-ie powinien przeprosić prezes Kaczyński. Zapytam jeszcze o informacje z dzisiejszych gazet o tym, że były wiceszef MON Marcin Ociepa zrezygnował ze stanowiska wiceszefa klubu. Podobno decyzja ma zależeć od tego, jakie miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości otrzymała odmowa. Czy to jest potwierdzona informacja? Ja mam też tylko z mediów tę informację. Proszę pytać o to może w Sejmie członków kierownictwa PiS-u. Niewątpliwie nasi koalicjanci, a odnowa do takich należy, zresztą ostatnie wypowiedzi również przedstawicieli Solidarnej Polski, czy tam Suwerennej Polski, wskazują, że ten dyktat, czy przewaga w koalicji Prawa i Sprawiedliwości już nie blokuje jednak jakichś tam rozmów tych mniejszych koalicjantów i oni zaczynają mocno podkreślać również swoje racje. Tylko żeby się nie okazało, że podkreślając swoje racje i pewne odróżnienie od PiS-u doprowadzą do całkowitej dekompozycji Solidarnej Zjednoczonej Prawicy. Ja jeszcze raz powtórzę. Jeżeli PiS i Zjednoczona Prawica z pewną głębszą refleksją się nie zmierzy, to jest trudne, bo przez wiele lat były same sukcesy, to jest formacją, która nie będzie miała istotnego wpływu w przyszłości na scenę polityczną. Pewnie przetrwa jako partia żelaznego, twardego elektoratu, wiernego Prawu i Sprawiedliwości, ale to nie będzie taki udział na scenie politycznej, który może dać nadzieję na powrót do władzy. Dlatego ta wewnętrzna rozmowa wewnątrz PiS-u i również z naszymi koalicjantami, którzy nie mogą być ogrywani, jest jak najbardziej potrzebna. A czy są już w Prawie i Sprawiedliwości osoby, które mają takie aspiracje, żeby być następcą Jarosława Kaczyńskiego? Czy już jest jakaś walka o to? I pan i inni o to ciągle pytacie. Ja nie jestem skłonny wskazywać osoby, ale również to nie jest kwestia osób. One powinny być wyłonione w ramach jakiejś wewnętrznej jednak debaty, biorąc pod uwagę nie tylko czy ładny, czy jest cool i trendy, tylko na zasadzie, czy jego cechy charakteru tego przyszłego przywódcy są na tyle istotne, porywające, dające możliwość rzeczywiście pewnego nowego impulsu, nowego otwarcia w PiS-ie. Osoby na pewno są, ale to proszę wybaczyć, nie będę na to odpowiadał. Tyle jeżeli chodzi o tę część polityczną naszej rozmowy. Teraz przejdziemy do kwestii związanych z rolnictwem. Moim i Państwa gościem jest Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość, były minister rolnictwa. Druga część naszej rozmowy w mediach społecznościowych. Panie ministrze, czy jest pan zaskoczony tym, że protesty rolników dalej trwają, biorąc pod uwagę, że Komisja Europejska zapowiedziała pewne odejście od zasad Zielonego Ładu?
Słowo pewne tutaj może być dwuznaczne. Po pierwsze, jeszcze nie ma żadnych dokumentów Komisji Europejskiej czy władz Unii Europejskiej, a drugie to są symboliczne i nieistotne ustępstwa, raczej spowodowane strachem przed reakcją wsi europejskiej, przecież nie tylko Polski to dotyczy, na wybory, wybory do Europarlamentu, które będą w czerwcu. Te ustępstwa są nieistotne. To jest trochę tak, bo ludzie często nie do końca rozumieją, o co chodzi. Rolnicy mieli z mocy prawa mieli mieć obowiązek wyłączenia części pól z uprawy, bez żadnych rekompensat oczywiście. To jest trochę tak, jak ma ktoś firmę, nie wiem, transportową, ma samochody czy taksówki i nagle mu się każe ileś pojazdów wyłączyć bez odszkodowania, nie wolno panu jeździć. To jest tak samo z tym ugorowaniem. No teraz łaskawcy pozwolili, że jednak nie będzie tego wyłączania z produkcji i że ci, którzy nie stosowaliby się w małych gospodarstwach do narzucanych nielogicznych najczęściej zasad wspólnej polityki rolnej, no nie będą karani. Oto łaskawcy, wielkie ustępstwa ze strony Komisji Europejskiej. Zresztą to było zapowiedziane wcześniej, że takie ustępstwa będą. Dziwię się, że szefowie państw, myślę o panu premierze Donaldzie Tusku, próbują zwekslować, próbują sobie przypisać, że to ich sukces po rozmowach z kierownictwem Komisji Europejskiej, z panią von der Leyen. Te zapowiedzi, zresztą Wojciechowski również zgłaszał, były wcześniejsze i jak sądzę, żadnego wpływu polski premier na to nie miał. To przypomina mi się takie polskie powiedzenie: konie kują, żaba nogę podkłada. To jest mniej więcej to. Natomiast protesty rolników będą trwały, ale może będą przechodziły pewną ewolucję. Dzisiaj jest apogeum w prawie 600 miejscach, około 70 tysięcy rolników będzie protestowało. To jest krzyk rozpaczy, to jest taki gest, który ma poruszyć społeczeństwami i powiedzieć, że rolnicy nie chcą niszczenia rolnictwa europejskiego, a polityka klimatyczna, której elementem jest ten tak zwany Zielony Ład, niszczy poszczególne działy gospodarki, powoduje, że ludzie będą musieli na te wszystkie idiotyczne wymysły Unii Europejskiej wydać ogromne pieniądze. Wszyscy zbiedniejemy, ale również uderzy to w rolników. Rolnicy mówią wprost do społeczeństwa: my chcemy zapewnić wam bezpieczeństwo żywnościowe, chcemy, żebyście mieli co jeść codziennie na stole, żeby był chleb powszedni, o który się modlimy, który jest symbolem wszelkiej żywności. My wam chcemy to zapewnić. Jeżeli nas nie będzie, a polityka Unii Europejskiej w tym kierunku idzie, żeby zlikwidować gospodarstwa rolne, a zaopatrzeniem w żywność mają zająć się ogromne, potężne gospodarstwa funkcjonujące na świecie, w Ameryce Południowej, Północnej, w Nowej Zelandii, Australii, na Ukrainie, w Rosji również, bliżej nas. One mają być dostarczycielami żywności, najczęściej marnej jakości, ale nic innego na rynku nie będzie. Ci, którzy chcą opanować rynek żywności, eliminując rolników, będą mieli ogromną władzę. Panie ministrze, ale dzisiaj koalicja rządząca mówi, że te decyzje związane z Zielonym Ładem, te polityki, które teraz pan minister krytykuje, że za to odpowiada, taki jest ich argument, komisarz Wojciechowski, że tutaj on wyraził na to zgodę i on też te rozwiązania popierał. Ja przypomnę, że w Komisji Europejskiej jest odpowiedzialność kolegialna. Ta przypowieść o żabie podkładającej nogę, myślę, że nie tylko Tuska dotyczy, ale również i Wojciechowskiego. Twórcą Zielonego Ładu, wbrew temu, co mówi Wojciechowski, on sobie chce tam coś przypisać, sądząc, że to jest dla niego korzystne, była pan Timmermans i jego wspólnicy. Ten cały lewicowy, neomarksistowski ruch w Unii Europejskiej, który mówi, że wpływ człowieka na klimat jest ogromny, antropopresja jest podstawą ocieplenia klimatu, w związku z tym trzeba wyeliminować wpływ człowieka również w zakresie rolnictwa, co jest absurdalne, bo ten projekt w 2019 roku opublikowany w sposób miękki, nikt właściwie nie protestował, bo się wydawało, że to będzie dla rolnictwa korzystne, tak to było przedstawione, że będzie większy budżet rolny, że nic nie uronimy z tych wielkich osiągnięć wspólnej polityki rolnej, które są
wielkim sukcesem wspólnot europejskich, sukcesem, który wyeliminował głód w Europie, kartki na żywność, doprowadził do wielkiej produkcji dobrej jakości żywności, którą nie tylko zapewniamy bezpieczeństwo żywnościowe Europejczykom, ale również możemy dzielić się ze światem. To wszystko miało być utrzymane oczywiście w kierunku rolnictwa zrównoważonego, pójście, ale z odpowiednimi rekompensatami dla rolników. Nagle wszystko się okazało być zakwestionowane, a rolnictwo ma być likwidowane, bo żywność będzie z innych, pozaunijnych terenów sprowadzana. To dlaczego rolnicy premier to widzą? Mateusz Morawiecki nie stawiał wystarczającego oporu wobec tym zmian? Bo żaden z polityków europejskich w tym czasie, nikt z przywódców nie protestował, dlatego że to było tak przedstawione, że to będą same korzyści. Dopiero kiedy pojawiły się szczegóły, okazało się, że to jest humbug, że to jest oszustwo, że te wszystkie zmiany, okraszone oczywiście tam frazesami o tym, że chronimy w ten sposób matkę ziemię, która płonie, więc trzeba zlikwidować rolnictwo, żeby ratować kulę ziemską. Czy głupszy argument można sobie wyobrazić? Nikt wtedy nie protestował. Może Polska powinna protestować, ale jeszcze raz powtórzę, to było tak przedstawione, że w całej Unii Europejskiej, 27 krajów, nikt nie alarmował, że to może być zagrożenie. Panie ministrze, zapytam jeszcze o jedną kwestię bieżącą, polityczną. Premier Donald Tusk poinformował, że jest wniosek o Trybunał Stanu wobec Adama Glapińskiego. Szczegółów jeszcze nie znamy. Wiemy, że wniosek jest gotowy, jego zapisy poznamy w najbliższych dniach. Czy taki wniosek jest uzasadniony w pana ocenie? No, czego pan się spodziewa? To jest zemsta, to jest vendetta tych, którzy zdobyli władzę, nie realizują swojego programu. Minęło 100 dni, no wielkie tam buńczuczne zapowiedzi o tych 100 konkretach. Gdzie te konkrety? Więc żeby odwrócić uwagę, to trzeba pokazywać, i to często jako przykład jest podawane, złodziej, który kradnie, żeby odwrócić od siebie uwagę, pokazuje na innych i krzyczy, że tamci kradną. Więc myślę, że to jest odwracanie uwagi od rzeczywistych problemów gospodarczych, społecznych, które w Polsce są coraz bardziej dokuczliwe. A za tę inflację myślę, że Adam Glapiński nie odpowiada? Za to, jak rosły ceny w Polsce? Myślę, że gdyby nie reakcja banku centralnego, to ta inflacja byłaby dużo większa. Ja nie widzę tu jakichś wielkich win Glapińskiego. Natomiast jest to odwracanie uwagi od rzeczywistych problemów. Myślę, że wielu ludzi, którzy głosowali na koalicję rządzącą, zaczyna drapać się w głowę czy pukać i zastanawiać się, co zrobili, komu dali władzę. No ale to jeszcze musi wszystko trochę dojrzeć. A na razie to jest szukanie tematów zastępczych. Z jednej strony aborcja, jakieś obyczajowe zmiany, z drugiej strony punktowe wyszukiwanie jakichś osób po to, żeby cyrk odstawić w postaci Trybunału Stanu czy tych komisji śledczych, które w Sejmie mają odwracać uwagę od rzeczywistych problemów, a być elementem ciągłego atakowania Prawa i Sprawiedliwości. Jan Krzysztof Ardanowski, Prawo i Sprawiedliwość, były minister rolnictwa, był moim i państwa gościem w Sygnałach Dniach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Przede wszystkim pozdrawiam protestujących rolników. Nie dajmy się, koledzy, podzielić. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Była to rozmowa dnia.